Ostatnio powstaje bardzo dużo syfiastych projektów na blockchainie, czyli bardzo dużo jakichś tam syfklika czy syfiastych mobilek, ale trafiają się też perełki, którą bez wątpienia jest Illuvium. Illuvium to będzie połączenie dwóch, tak jakby, gatunków gier. Pierwsze skażenie to oczywiście Pokémony, ponieważ będziemy łapać stworki, będziemy je levelować, będziemy je łączyć. Będą różne rarity tych stworków. A drugie podobieństwo to oczywiście TFT, ponieważ walki będą toczyły się na arenie i w trybie autobattlera. No ale od początku. Gra będzie wyglądać tak, że będziemy sobie chodzić normalnie w open worldzie, będziemy sobie zbierać różne surowce. Z tego co wiem, to będzie też jakiś tam mining, wydobywanie shardów, których później będziemy używać jako takich pokeboli, będziemy nimi łapać stworki. No i oczywiście będziemy walczyć. Walki będą wyglądać tak, że będziemy się przenosić na arenę, będziemy wybierać stworki. Oczywiście będą limity, nie będzie czegoś takiego, że będziemy mogli sobie dać 30 stworków naraz, będzie nas ograniczała mana, taka jakby mana. No i te stworki później będą się same biły. Dokładnie tak jak w Teamfight Tactics. Na przykład. Kolejne skojarzenie z Teamfight Tactics jest takie, że po wbiciu pewnego poziomu na stworkach będziemy mogli trzy takie same stworki połączyć tak jakby w wyższy poziom, w lepszego stworka. Czyli dokładnie tak jak w TFT. W TFT potrzebujemy trzech jedynek, żeby zrobić dwójkę. Tutaj to będzie podobnie, tylko te stworki będą musiały mieć jakieś tam określone poziomy. Oczywiście gra będzie działała na blockchainie Ethereum. O prowizję raczej nie musimy się martwić, bo będzie to na Ethereum 2.0, czyli Immutable. Na tym samym, na czym działa Gods Unchained. Nie wiem, czy kojarzycie, może taka karcianka blockchainowa. No i same stworki też. Wszystkie stworki w grze, które złapiemy, będziemy mogli prawdopodobnie sprzedawać na markecie, ponieważ wszystkie te stworki będą w formie NFT. Dodatkowo ekonomia będzie tak zrobiona, że im więcej razy dany stworek będzie złapany, tym mniejsza szansa ogólnie overall przez graczy, jakby na serwerze, tym mniejsza szansa będzie na kolejne złapanie tego stworka. Co czysto teoretycznie pozwoli wyeliminować tak zwane syfiaste stworki, które po prostu nie będą nic warte, tak? Bo będzie mniej więcej taka jakby ograniczona pula każdego stworka. No i później wiadomo, będzie coraz ciężej go złapać, nie? Więc jest szansa, że każdy po prostu będzie miał swoją wartość. Dodatkowo mają być areny, PvP, mają być z tego co wiem też później w przyszłości nawet turnieje PvP. Tak więc gierka zapowiada się zacnie, takie połączenie Pokémonów z Teamfight Tactics. No i co, to w sumie tyle. Ja pewnie w przyszłości za niedługo będę też omawiał jakieś inne fajne gierki, które obserwuję i które zapowiadały się naprawdę fajnie. A wy możecie napisać, jakie gierki wy obserwujecie, na jakie czekacie. No i co, do zobaczenia.